Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Irek Staszczyk, portal radomsko24.pl. Pani Wioletta Marcinkowska, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, jest dzisiaj gościem Państwa i moim. Witam bardzo serdecznie. Witam i dzień dobry Państwu. Pani naczelnik, rozpoczął się spis obywatelski. Okazuje się, że już ponad 1 000 000 osób spisało się w trwającym właśnie powszechnym spisie. Jak to wygląda w Radomsku? W Radomsku 1 000 000 na pewno się jeszcze spisać nie mogło, natomiast spis ruszył 1 kwietnia, to jest spis powszechny, obejmujący więc wszystkich obywateli, wszystkich mieszkańców Radomska. Kilkanaście osób już skorzystało nawet z takiego stanowiska do samospisu, który mamy przygotowany w urzędzie dla osób, które nie mogą skorzystać z tej podstawowej formy, jaką jest samospis. W planach ten spis miał się zakończyć chyba 1 czerwca, przedłużony ostatniego jest do czerwca. Ostatniego czerwca, przedłużony jest do 30 września. To jest spowodowane sytuacją pandemiczną? Przede wszystkim dlatego, że wiemy, że ze względu na pandemię wiele działań nie może być przeprowadzonych tak, jak było pierwotnie planowane, w związku z tym jest przedłużony spis i on trwa od 1 kwietnia do 30 września. Niektóre osoby, niektórzy mieszkańcy Radomska, niektórzy Polacy zastanawiają się, czemu to ma służyć i kiedy taki ostatni spis był, a taki ostatni spis dokładnie był, bo odbywa się co 10 lat. Co 10 lat, poprzedni był w 2011 roku, myślę, że znaczna większość osób pamięta ten spis. Te spisy, zarówno ten, który był 10 lat temu, jak i ten, który jest obecnie przeprowadzany, to są spisy powszechne i przypomnę, obowiązkowe, więc to jest jak gdyby obowiązkiem każdego z nas, czyli żeby dokonać. Nie można się migać. Nie można się migać. Co prawda sama ustawa wprost mówi, że jest to obłożone karą grzywny, ubieganie się od takiego, wypełnienia takiego obowiązku, jak i podawanie nieprawdy, bo też proszę o tym pamiętać, że w spisie należy podawać prawdziwe informacje. No właśnie, to nie chcę nikogo straszyć, ale może warto przypomnieć, jaka to jest grzywna, jakiej wysokości? Znaczy tak naprawdę grzywnę będzie określał sąd, nie nakłada kary urząd statystyczny. Jest to nieprawdą, jeżeli gdzieś tam w jakiejkolwiek przestrzeni pojawiła się informacja, że karę nakłada Główny Urząd Statystyczny, nie, karę grzywny nakłada sąd. Jaka to jest kara? No tak naprawdę zależy to od sądu i od okoliczności, które w danym momencie mogą być. Tutaj też była nowelizacja, na chwilę obecną jest to kara do 5 000 zł. Ktoś, kto sceptycznie podchodzi do tego spisu, bo może takie osoby są i na pewno się znajdą, to myślą tak, w Urzędzie Miasta są nasze wszystkie dane adresowe. W szpitalu czy w przychodni są nasze karty zdrowia. W banku są również nasze wszystkie dane, także tak naprawdę to Państwo chyba o nas wszystko wie, czy nie do końca? No być może ze spisu wynika, że nie do końca, ale ja przypomnę też, że ten spis tak naprawdę ma spowodować to, że te wszystkie dane, o których Pan wspomniał, tak naprawdę będą się mogły znajdować w jednym miejscu. To też nie do końca jest tak, że tam są bardzo szczegółowe dane, bo te pytania są naprawdę proste, łatwe i nie zabierające dużo czasu. Natomiast myślę, że służy to również zbieraniu jak gdyby takich informacji na temat zarówno samej demografii, ruchów migracyjnych, struktury społeczeństwa, mieszkań, żeby te dane też mogły posłużyć pewnym analizom statystycznym, opracowaniom różnych planów, strategii i innych badań, które no wykonywane są na bieżąco. Czyli te wszystkie dane będą przechowywane w Głównym Urzędzie Statystycznym, tak. Czyli nigdy nie wyciekną, bo ktoś może mieć pewne takie obiekcje, co z tymi później danymi będzie się działo, albo, no bo jakby nie było, w chwili obecnej obowiązuje również RODO. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Te dane, które są zbierane w ramach spisu powszechnego i ten spis, który jest przygotowany, sama platforma do zbierania danych, jak i również ten sposób zbierania poprzez rachmistrzów jest na tyle zabezpieczony i jak gdyby można być spokojnym o to, że te dane nie wyciekną, że jak gdyby zgodnie z tymi wszystkimi wytycznymi i całą organizacją, no świadczy to o tym, że takie zdarzenia nie powinny mieć miejsca. Pamiętam, że 10 lat temu to do mnie do domu przyszedł rachmistrz. Nie zabrał dużo czasu, bo to trwało kilkanaście minut. Czy teraz również rachmistrz będzie mógł odwiedzić mieszkańca, który będzie miał właśnie takie życzenie, czy niestety sytuacja pandemiczna wymusza inny sposób spisu? I tak, i nie, dlatego że podstawową formą, jakkolwiek by nie było, niezależnie od sytuacji pandemicznej, i tak jest forma samospisu. Generalnie założenie jest takie, że to każdy mieszkaniec, korzystając z urządzenia, czy to będzie telefon, smartfon, jakikolwiek komputer, który jest podłączony do internetu, można się spisać samodzielnie właśnie przy wykorzystaniu takiego urządzenia. Ale zaraz. W ten sposób można zrobić osobę. Rozumiem, ale są osoby, jak na przykład mój 80
4-letni ojciec, który nie korzysta z tabletu. No właśnie miałam skontynuować dalej. Dobrze, to jest podstawowa forma. Natomiast jeżeli ktoś nie może z różnych przyczyn, bądź nie chce, bo tak też może się zdarzyć, skorzystać z samospisu, może zadzwonić na infolinię i poprosić o spis na życzenie. Natomiast jeżeli tego też nie uczyni, to może poczekać, jak zgłosi się do niego rachmistrz i rachmistrz dokona w pierwszej kolejności albo wywiadu bezpośredniego, albo wywiadu telefonicznego i dokona spisu przez telefon, albo wywiadu bezpośredniego. Bo jeszcze, myślę, jest też jedna ważna rzecz, o której warto powiedzieć. Tym spisem są również objęci, czy objęte osoby bezdomne. Więc to też wydaje się może dziwne. No to jak do nich dotrzeć? No właśnie, to jest rola, myślę, rachmistrzów, którzy w którymś tam momencie jednak będą musieli pójść w teren i takie osoby spisać. No bo wiemy też o tym, że nierealnym jest to, żeby oczekiwać od osoby bezdomnej, że pojawi się chociażby nawet w takim urzędzie, w którym jest przygotowane stanowisko do samospisu, gdzie można przyjść i się spisać, ale że takie osoby przyjdą. Ale jak wygląda to stanowisko? Tam osoba w Urzędzie Miasta jest przy tym stanowisku, czy... W chwili obecnej, z uwagi, tak, oczywiście. Aha. W chwili obecnej też ze względu na to, że urząd jak gdyby w sposób bardziej taki kontrolowany pilnuje tego, w jakiej ilości obywatele mogą wejść do urzędu, to za każdym razem, jeżeli wiemy, że jest osoba do samospisu, to oczywiście sadzamy przy stanowisku komputerowym z wszelkimi informacjami i zawsze ktoś jest z członków Gminnego Biura Spisowego, żeby takiej osobie pomóc na wszelki wypadek. Pierwsze pytanie, moim zdaniem, tak mnie się wydaje skromnie, że osoba, rachmistrz, pierwsze pytanie, które zada, umawiając się telefonicznie z danym mieszkańcem naszego miasta, to będzie, czy ten przechorował COVID, czy był szczepiony, czy może jest w trakcie kwarantanny. To chyba, i teraz nie żartuję, bo to jest, wydaje mi się, że to jest chyba podstawowe pytanie. Czy to myślę, że przy kontakcie chyba, telefonicznym, prawda? To nie jest nie, niezbędne. Nie, ale mówię, jeżeli chce się udać bezpośrednio do domu. Tak, oczywiście. I to myślę, że to jest rola rachmistrza, żeby umiejętnie zorganizować sobie i tak przygotować te czynności wszystkie do samospisu, żeby to przeprowadzić w miarę w bezpiecznych i wygodnych warunkach. Istotne jest też to, że dokonywanie samospisu, poza oczywiście jak gdyby wpuszczeniem do mieszkania rachmistrza, wcale nie wymaga jak gdyby bezpośredniego kontaktu, bo należy oczywiście zachować stosowny dystans taki, który jest maseczka wymagany. Oczywiście maseczka, rękawiczki, więc tutaj nie wymaga to bezpośrednio jak gdyby kontaktu z samym respondentem, natomiast tak rzeczywiście to jest rola rachmistrza, żeby zadbać o tego rodzaju rzeczy, a oni w to wszystko będą wyposażeni. Rachmistrz posiada ze sobą jakąś legitymację, upoważnienie, co na nim, co się znajduje? Rachmistrz posiada identyfikator, na którym jest czytelne imię i nazwisko i taki indywidualny bardzo numer przypisany do danego rachmistrza, żeby mieć pewność, że ten rachmistrz to jest rzeczywiście ten rachmistrz, a nie ktoś no właśnie, podszywający się tylko pod czasy rachmistrza. Zawsze można poprosić rachmistrza, bo rachmistrz na każdą rozmowę będzie się umawiał telefonicznie. Jeżeli się przedstawi, poda swoje imię i nazwisko i ten numer identyfikacyjny, można go sprawdzić na stronie GUS-u, korzystając ze stosownej platformy, bądź z takiej infolinii, która jest też przeznaczona na weryfikację rachmistrzów. I wtedy jak gdyby można uzyskać potwierdzenie, że ta konkretna osoba to jest ten rachmistrz, który ma do mnie przyjść. Ja jeszcze trochę podrążę ten temat, bo tu zastanawiam się nad jeszcze jedną kwestią. Przychodzi rachmistrz do starszej osoby i tej osobie dopiero w momencie, jak on przychodzi do niej, zapala. Ale on jest wcześniej umówiony, pamiętajmy o tym. Ja wiem, ale jest umówiony wcześniej, ale dopiero się wtedy zapala ta pomarańczowa lampka danej osobie, że może warto go sprawdzić. I w tym momencie on może zadzwonić na infolinię i sprawdzić. W obecności rachmistrza potwierdzić, że ta osoba to jest ta. Zawsze też można skorzystać z jeszcze innego rozwiązania. Poprosić i umówić się na inny termin z rachmistrzem, tak? Spisać sobie jego dane, jego numer identyfikacyjny i poprosić, umówić się za kilka dni czy za kilka godzin, żeby jak gdyby nie marnować sobie wzajemnie. Czy musimy na wszystkie pytania odpowiedzieć? Jak tak. Które... zarówno platforma, bo tak naprawdę dokonując samospisu, jak i rachmistrz, jeżeli dokonuje spisu mieszkańca, wszystko to się odbywa bezpośrednio na takiej aplikacji interaktywnej. Platforma nie przepuszcza dalej, jeżeli się nie odpowie na pytanie, no kolejne z rzędu. Natomiast lista pytań jest bardzo różnorodna w zależności od tego, jakie odpowiedzi się udzieliło na poprzednie pytanie. Aha, czy ona jest bezpośrednio aktualizowana do
do danej osoby. Tak naprawdę takimi sztywnymi danymi, no to jest wiadomo, PESEL, data urodzenia, imię, nazwisko, to są sztywne dane. Natomiast te wszystkie, które się pojawiają w następstwie jak gdyby tego, no wynikają w dużej mierze z tego, jakich odpowiedzi się wcześniej udzieliło. Czyli co proponowałaby Pani, żeby na przykład przez infolinię zrobić to szybciej, bo im później, tym większy problem może być? Ja myślę, że najlepszym rozwiązaniem dla każdego i chyba też najbezpieczniejszym to jednak jest samo spisanie, dlatego że siadam sobie przed swoim urządzeniem, czy to będzie godzina 22, czy to będzie godzina 8 rano, siadam, dokonuję spisu. Pamiętajmy też o tym, że spisujemy w danym domu też wszystkich domowników. Wtedy ten czas jak gdyby na dokonanie spisu wszystkich mieszkających pod danym adresem trochę się wydłuży, natomiast jeżeli się spisują pojedyncze osoby, to jest 5-6 minut i cały samospis jest zakończony. Czyli warto na przykład dzisiaj po programie Starszych Niezależnie usiąść, dokonać samospisu i mamy wszystko już z głowy. Tak. Dziękuję bardzo Pani za przybycie, za rozmowę, za wyczerpujące informacje. Mam nadzieję, że te informacje z pewnością Państwu się przydadzą i apeluję, tak jak powiedziała Pani Wioletta Marcinkowska, żeby to zrobić, mieć po prostu z głowy, bo czas bardzo szybko leci, nawet nie obejrzymy się, jak będzie który, 30 września? 30 września to jest ostatni dzień, kiedy platforma będzie czynna i będzie można dokonać spisu. No właśnie, a później tylko będziemy musieli czekać na karę. Oby nie. Oby nie. Dziękuję Państwu za uwagę. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do widzenia.